Cześć, witam Was bardzo serdecznie i witam Was w pierwszym filmie w długo wyczekiwanej nowej serii rowerowej tutaj u mnie na kanale na YouTube. No jeżeli oglądaliście moje jakieś poprzednie filmy, no to dobrze wiecie, że ta seria w planach była już od dłuższego czasu. Także ogromnie się cieszę, że udało się już wszystko podomykać, no i możemy ruszać z tą rowerową przygodą. Początkowo nie do końca wiedziałem, jakie miejsce będzie na tapecie, jeżeli chodzi o ten pierwszy film. Było kilka pomysłów, ale finalnie stanęło na tym, że dzisiaj znajdujemy się w Zawoi i będziemy śmigać po Babia Góra Trails. Możliwe, że słyszeliście o tym miejscu, jeżeli nie, no to myślę, że ten film Wam rozjaśni sprawę. Ogólnie jest to kompleks kilku ścieżek typu single track, czyli trasy jednokierunkowe, zarówno podjazdy, jak i zjazdy. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to on jest zróżnicowany, także osoby, które jeżdżą już zawodowo, jak najbardziej tutaj się odnajdą, ale osoby takie chociażby jak ja, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kolarstwem górskim, też mają tutaj pod siebie porobione trasy. No ale dobra, jest to seria rowerowa, także ja nie będę tutaj siedzieć w aucie i Wam tylko opowiadać o tym miejscu. Idę się przebrać, ściągam rower z dachu, no i ruszamy. Pogoda dzisiaj jest przepiękna, także myślę, że będzie to naprawdę udany dzień. Ogólnie jak przyjeżdżacie w takie miejsce, zwłaszcza pierwszy raz, to pierwszą i najważniejszą rzeczą jest przeczytanie regulaminu danego miejsca. Możecie to zrobić już tutaj na miejscu, jak sobie przyjedziecie, bo przeważnie w tych punktach startowych są takie tablice informacyjne i możecie przeczytać co i jak, albo możecie to też zrobić w domu, bo jednak większość tych popularnych bajparków ma swoje strony internetowe, dosyć porządne, i tam znajdują się wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania danego obiektu, jaki jest regulamin, jak przebiegają ścieżki itd., itd. No jest to ważna sprawa, no żeby wiecie, no na początku swojej przygody z kolarstwem górskim jakoś zbytnio się nie zrazić, no bo czegoś nie doczytacie, czegoś nie będziecie wiedzieć, no i będą jakieś przykre wydarzenia tutaj na miejscu. Także pierwsza i podstawowa rzecz, zapoznanie się z regulaminem i ogólnie zasadami, jakie panują na trasach. Jak już zapoznaliście się z regulaminem, rozgrzaliście się, no to szukacie pierwszej bramki podjazdowej. U mnie to będzie bramka o nazwie Podbłędny. No i będę się wspinać do góry. Zaczynamy dzisiejszą przygodę rowerową. Mam nadzieję, że będzie jak najbardziej fajnie. Oczywiście, jeżeli nie lubicie podjazdów, albo po prostu no, nie macie ochoty, albo wasz sprzęt nie jest przystosowany, to możecie sobie jechać 4 km dalej pod kolejkę PKL Mosorny Groń i wyjechać na samą górę, no i sobie tylko i wyłącznie zjeżdżać. Ja jako, że dzisiaj będę korzystać głównie z tych tras dla początkujących, no to stwierdziłem, że w ramach treningu zrobię sobie jeszcze podjazd. Poza tym zobaczę, jak to wszystko tutaj dokładnie wygląda.
dojechaliśmy do najłatwiejszej trasy tutaj w Babia Góra Trails. Trasa zielona, rydzowy. No jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, jeżeli przyjechaliście tutaj z dziećmi, to jak najbardziej możecie się przejechać tą trasą. No ja tutaj wcześniej w ogóle jeszcze nie byłem, także jadę się przejechać, żeby zobaczyć co i jak. Potem wracam z powrotem, no i jedziemy na samą górę, skąd będziemy już zjeżdżać tym głównym szlakiem. No i oczywiście na samym końcu też wepniemy się w tą trasę, ponieważ tylko i wyłącznie tędy można dojechać do pod parking. Także tak i tak trzeba potem jeszcze raz zaliczyć tą trasę zieloną. Powiem wam, że ta trasa niby najłatwiejsza, moja pierwsza w życiu taka trasa zjazdowa, ale zabawa zarąbista. Człowiek się skupia tylko i wyłącznie na rowerze i na tej trasie, o niczym innym nie myśli. No genialna sprawa. Jeżeli jeszcze się zastanawiacie, czy kolarstwo górskie jest fajne i czy polecam, jak najbardziej tak. Się będziecie mijać takie oznaczenia, chociażby tutaj widać teraz chyba przede mną Sokolica, Diablak i tak dalej. No zwracajcie na to uwagę, żeby czasem gdzieś się nie zapędzić za daleko, nie przejechać, a nie daj Boże wjechać gdzieś pod prąd. Trzeba sobie sprawdzać, jak ta ścieżka przebiega, a my się wbijamy w trasę Zimna Dziura i jedziemy dalej aż do Sokolicy, która rozpoczyna się na samej górze. Thank you.
No i w końcu dojechaliśmy. Dojechaliśmy na samą górę. Ta końcówka była dosyć ciężka. Teraz idę sobie gdzieś tam na chwilę siąść i odpocząć. Przed chwilą już mijałem bramkę zjazdową Sokolicy. Także jak sobie tylko odpocznę, no to wpinamy się w tą trasę, no i zjeżdżamy aż pod sam parking. No pogoda przepiękna. Idealna na rower. Widoczki były przepiękne. Odpocząłem sobie. No i teraz podjeżdżam do tej bramki Sokolica. Trasa niebieska. No i będziemy zjeżdżać na sam dół, aż pod parking. Także dzisiejsza przygoda pomału dobiega końca. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, o ten pierwszy odcinek w rowerowym klimacie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś szczegółowe pytania odnośnie tego miejsca, coś, czego nie pokazałem, nie powiedziałem, to śmiało piszcie w komentarzach, ja na wszystkie pytania odpowiem. No i tyle. Widzimy się już niebawem w jakimś kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa!